Chwila po świętach, dosyć siedzenia, trzeba ruszyć na jakąś małą wycieczkę. No i idziemy sobie dzisiaj przez Czupiel na Magórkę, a ruszamy z Łodygowic, a w Łodygowicach akurat ekstremalne zanieczyszczenie. No tak mniej więcej w tamtym kierunku jest Bielsko, które jest całkowicie oczywiście niewidoczne. Początek szlaku troszeczkę przez wieś, ale dosyć szybko wchodzi się w taki młody lasek. Droga jeszcze wcale nie stroma, fajna, szeroka. Pniemy się powoli do góry. Na szlaku sporo lodu. Trzeba uważać. Wyszliśmy już ponad smok, który tam w dolinie zalega. I od razu się poprawiła widoczność i przejrzystość. Do góry zostało nam jeszcze jakieś 45 minut. Smog w dole jest przerażający. No tutaj na górze powietrze świetne, widoczność piękna dzisiaj. Jak tam dobrze popatrzeć, chociaż nie wiem, czy kamera to chwyci, no to widać Tatry. Jeszcze jedno ujęcie. No i mija właśnie druga godzinka tego pięknego spaceru. Za chwilę będziemy na szczycie, czyli na Czupielu, i kierujemy się na Magórkę. Znowu cudowny widok na Tatry się otworzył. A Grażynka już tam na górze mi macha, bo wlazła cwaniara. Challenge pod Czupnem. Do tej pory na szlaku zupełnie bezwietrznie, słoneczko przypiekało, a u góry słoneczko dalej, ale wiaterek się zerwał i zrobiło się oczywiście od razu trochę zimno. No i już prawie szczyt, a potem jakieś pół godzinki, no i wrzucimy jakąś placka w schronisku.
Czupel. Najwyższy szczyt Beskidu Małego. Ma górki, położony jest ślad dla nart, no i rowerzystów można spotkać. No i dotarliśmy, schronisko na Magórce.